Media. Żołnierze ewakuowani z Azowstalu umieszczeni w rosyjskim areszcie. Media. Żołnierze ewakuowani z Azowstalu umieszczeni w rosyjskim areszcie śledczym. Rosjanie przewieźli 89 ukraińskich żołnierzy ewakuowanych z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu do aresztu śledczego w Taganrogu w obwodzie rostowskim, poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na lokalny serwis 161.ru. Ani strona rosyjska, ani ukraińska nie potwierdziła oficjalnie tych informacji. Przywieźli do nas 89 osób, praktycznie wszyscy to żołnierze. Na razie znajdują się w Taganrogu, ale będą rozdzielani do różnych miejsc w Rosji. Część z nich pozostanie w obwodzie rostowskim, ci wojskowi mają teraz istotne znaczenie w kontekście wymiany porozumienia z Kijowem, na mocy którego doszłoby do wymiany ukraińskich żołnierzy na rosyjskich jeńców wojennych, RET. Ewakuowani żołnierze należący do pułku Azow będą sądzeni w Sądzie Wojskowym Południowego Okręgu Wojskowego Rosji, poinformowało źródło w rosyjskich strukturach siłowych, cytowane przez serwis 161.ru i Meduzę. Inny rozmówca rostowskich mediów, którego wypowiedź przekazała Meduza, zdementował wcześniejsze doniesienia o rzekomym umieszczeniu żołnierzy z Mariupola w areszcie śledczym w Rostowie nad Donem. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało informacji o przewiezieniu obrońców Azowstalu do aresztu w Taganrogu. Ewakuacja żołnierzy z Azowstalu w poniedziałek wieczorem. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła ewakuację ponad 260 żołnierzy z Azowstalu, w tym 53 ciężko rannych. 211 ewakuowanych przewieziono do byłej kolonii karnej w Ołeniwce na terytorium samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republiki Ludowej. Jak zapowiedziała Malar, wszyscy mają zostać wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych. Rosyjska Duma Państwowa chce zablokować możliwość takiej wymiany, o czym we wtorek poinformował jej przewodniczący Wiaczesław Wołodin. Ostatni punkt oporu kombinat Azowstal, broniony przez Pułk Gwardii Narodowej Azowi 36, samodzielną brygadę piechoty morskiej, pozostawał dotąd ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu, mieście portowym na południowym wschodzie Ukrainy. Mariupol został prawie całkowicie zniszczony przez rosyjskie wojska, a liczbę ofiar wśród ludności cywilnej ocenia się na kilkadziesiąt tysięcy. W ostatnich tygodniach udało się uratować kilkuset cywilów, którzy przez około 2 miesiące ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie zakładów. Zorganizowanie konwojów humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.